Witam wszystkich z tej strony Merol. Mamy dziś 30 marca. Zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku standardowo omówimy sobie sytuację na Bitcoinie oraz na Ethereum i zajrzymy jeszcze sobie na najistotniejsze kryptowaluty. Serdecznie zapraszam. I zaczynamy naszą analizę, a zaczniemy ją od kontraktów terminowych na bitcoinie. Dwa tygodnie temu wyznaczałem tutaj poziom 28800 i krawędź luki jako istotne miejsce na spadek. Jeżeli ktoś to handlował, to był naprawdę bardzo ładny strzał. Można było tutaj coś tam złapać. I teraz, jak wygląda sytuacja dalej? Teraz już ten Fed możemy sobie stąd usunąć, jest nam niepotrzebny. Luka jest już właściwie zamknięta. Więc możemy sobie ją zmienić na zielono. Została nam luka w okolicach 34 tysięcy, ale nie wiem, czy uda się cenie tam dotrzeć. Także mamy lukę zrobioną. Te poziomy już też sobie usunę. Tu zostałem jeszcze jakieś dwa poziomy u mnie do realizacji. Także jeżeli chodzi o wykres CMI, lukę zamknęliśmy, była reakcja, ale dalej pchają do góry. Wejdźmy sobie na kolejny wykres, czyli na indeks, na którym zazwyczaj prowadzę analizy na YouTube. Teraz to możemy też sobie już pousuwać. To są wydarzenia, które były kiedyś. Projekcję pomarańczową też sobie usuniemy na ten moment. I zobaczmy, co nam zostało. Usuńmy niepotrzebne strefy. To jest też nam już niepotrzebne. Ta strefa też już jest nam niepotrzebna. Co nam zostało? 382414, 4, które właśnie teraz jest zaliczane na, 1, 4, na 414. Mieliśmy mało reakcję, ale jak widać, Bitcoin dalej chce iść do góry. Pozostała nam jeszcze strefa wynikająca z płynności oraz 1 do 1. I teraz strefa 1 do 1 będzie tutaj bardzo, bardzo istotna. Musimy sobie ją wyznaczyć teraz dokładnie, jaki tu ma poziom. Dobra. 3705. Stawiam tutaj kreskę. Ustawimy sobie na ten poziom. już bez tych tam dodatków. Na czerwono. Ok. Teraz ten poziom jest dla nas turboistotny, jeżeli chodzi o zakończenie korekty nieregularnej w fali czwartej, bo cała ta strefa jest strefą podażową 1 do 1, natomiast właśnie ten poziom będzie super silny i super istotny. Warto obserwować, co się wydarzy w tym poziomie, bo właśnie on może być tym. Motorem takim do spadków, także obserwacja 3705 w tym momencie, i właściwie na ten moment tutaj nie będę więcej nic mówić. Jeżeli chodzi o ten wykres, złamanie trendu dla mnie jest przy 37 tysiącach. Jeżeli przekroczymy 37 tysięcy, zmieniam moje scenariusze na wzrostowe. Lecimy dalej. Teraz przejdziemy sobie do wykresu Coinbase, na którym prowadzę Wykofa. Jeżeli chodzi o Wykofa, to właśnie powoli rozpoczynamy już rysowanie struktury. Także nie wiem jak to się tutaj będzie rozgrywać, ale uważam, że jeszcze trochę i nastąpią jakieś większe spadki. Także to jeżeli chodzi o Bitcoina, a teraz zrobimy taką małą rozkwinkę. Wejdziemy sobie tutaj na Chain Exposed. I Teraz, ostatnio, sobie tutaj przeglądałem, jak wygląda sytuacja z portfelami, i zrobimy sobie małą analizę. Zacznijmy od portfeli Humbaków. Portfele Humbaków na dołku 2019 roku, to jakby mieliśmy bardzo duży spadek tych portfeli, i teraz yy, ja to traktuję jako Rozwodnienie tych portfeli, tak, czyli oni sobie mm, zmniejszyli je na większą ilość. I teraz zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Znaczy, dobra, może to za, do tego za chwilę. Rozwodnili portfele, teraz waje. W tym samym miejscu nagle mieliśmy ogromny skok portfeli, i oczywiście potem zaczęła się hossa, tak? I teraz warto zwrócić na to uwagę. Najprawdopodobniej humbaki rozwodniły swoje portfele na większą ilość i teraz tak naprawdę whale to są humbaki. ok? Czyli jakby i humbaki i whale odpowiadają za tą samą grupę docelową posiadaczy Bitcoina. I teraz jaka tu jest rozkwinka? Zobaczmy, że podczas całego wzrostu portfele whale'ów cały czas były pompowane, kupowali bitcoiny i ty, tylko właściwie nastąpił szczyt. Od tego momentu cały czas jest prowadzona sprzedaż tych bitcoinów, tak? Czyli whale'e nie kupują, ale cały czas sprzedają. Co robią w tym momencie Humbaki? I teraz zobaczcie, że przez cały wzrost tutaj Humbaki tak naprawdę długoterminowo może wyprzedawały albo jeszcze dalej rozwadniali swoje portfele. I teraz zobaczcie, co się stało. Na szczycie nagle humbaki zaczęły znowu najprawdopodobniej scalać swoje bitcoiny na pojedynczych portfelach. I teraz jaki to był sygnał dla rynku? Bullish, tak? Humbaki akumulują. No i właśnie tutaj zaczęła się finalna dystrybucja właśnie walorów przez humbaków. I tutaj jest piękna manipulacja. Gdzie oni pokazują jako w swoich największych portfelach, że oni zaczynają akumulować, a tak naprawdę oni pod postacią Waley zaczynają sprzedawać te wszystkie bitcoiny, ok? I teraz jaki z tego jest wniosek? Wniosek jest z tego taki, że portfele humbaków to jest czysta manipulacja. I jeżeli chcemy sobie tutaj prognozować, czy mamy akumulację, czy coś w tym stylu na podstawie tych portfeli, to to jest niestety, ale no możemy mieć słabą skuteczność tego, bo zobaczcie, że tu cały czas jest akumulacja, a nawet jak humbaki tutaj niby zaczęły sprzedawać, to nagle wzrosty, nie? Czyli w ogóle odwrotnie, warto na to zwrócić uwagę. Więc skoro Whale'e cały czas sprzedają, to tak naprawdę grubasy jeszcze nie zaczęły kupować Bitcoina. Oni cały czas się jakby wyprzedają z tych wszystkich wartości dużych, które mają, a warto, Warto zauważyć, ile tutaj milionów bitcoinów mają w posiadaniu, tak. Aktualnie humbaki mają mniej niż Wayle. Wayle mają najwięcej, więc to oni w tym momencie sterują tym rynkiem. Teraz zobaczmy sobie, jak rekinki się zachowały. Zobaczcie, jaka ciekawa korelacja. Rekinki tutaj właściwie nie, nie kumulowały, natomiast co się stało, kiedy humbaki dały tutaj sygnał? Na akumulację, nie? Zobaczcie, bo tutaj portfele zaczynają rosnąć. To co robią rekinki? Turboakumulacja na samym szczycie. Bo wszyscy uwierzyli, że już będziemy jechać po 100 tysięcy. No i widać, że duża część z tych osób jest dalej tu załadowana i po prostu. Aj! I po prostu są. Dalej w swoich zakupach i nie mogą z nich wyjść, bo nie obudzili się w moment. tak? Czyli szarki widać, że to typowa ulica, która pięknie. Reaguje na informacje. Rybki. Zobaczmy, jak zareagowały rybki. Właściwie od dołka cały czas akumulacja i przed finalnym szczytem bardzo duże spuszczenie. Czyli rybki zachowały się bardzo fajnie. Bardzo dobrze odczytały sygnały rynkowe. Troszkę może za wcześnie, ale jednak odczytały. Także bardzo ładnie się wyprzedali na górce. I teraz, właściwie, od poziomu. 30 tysięcy od 20 tysięcy rybki bardzo mocno akumulują, bardzo mocno, czyli. No jest tutaj, są, są, są tutaj bardzo grube zakupy. Kraby. Właściwie kraby, shrimpy i plankton to tutaj cały czas są tylko i wyłącznie wzrosty. Nie ma co tutaj się zastanawiać. Także mamy taką małą rozkwinkę, Można obserwować to, co robią Wale, i weźcie pod uwagę, że humbaki to raczej już jest bardziej manipulacyjne portfele niż ich prawdziwe. Cześć, tu Oskar Krypto Analiza i przygotowanie tego typu materiału zajmuje chłopakom bardzo dużo czasu. Dlatego, jeżeli doceniasz ich pracę, rozważ zostawienie subskrypcji i lajka pod filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tylko w takiej formie YouTube pozwoli na to, aby iść dalej. Dzięki za wsparcie i Twoją obecność. I przechodzimy sobie do Ethereum. Na początek omówimy sobie sytuację falową. Więc dostaliśmy bardzo ładną falę pierwszą, pięciofalową, także jest super czytelna. Głęboką falę A, też pięciofalową. I aktualnie rozbudowywuje nam się struktura fali B. Teraz, jak ona nam się tutaj rozbuduje, może wybije szczyt. Zobaczymy, jak w ogóle się ułoży później struktura korekty. No to wtedy będziemy musieli strefę przestawić. Jeżeli natomiast nie wybijemy tego szczytu, to na ten moment mamy tutaj bardzo fajną strefę do zajęcia pozycji. Dla struktury korekty płaskiej, i dodatkowo ta strefa też w tym momencie pokrywa się z łajkowem, także jest to jakiś plus. Także mamy strukturę mm, falową. Teraz sobie musimy omówić strukturę bardziej z łajkowa z dużego interwału. Teraz mamy oczywiście akumulację. W tym momencie zbliżamy się do bardzo newralgicznej strefy, z której ja spodziewam się ogólnie spadków, i teraz zobaczymy, jakie będą ruchy, bo to, bo to są takie, to jest ogólnikowe. Czerwona strefa jest istotna na spadek i wbicie szczytu, ale możemy nawet dojść do 2200. Natomiast, jest to bardzo taki scenariusz, na który daje bardzo mało procent. Z okolic tych 2000 znowu spodziewam się reakcji w dół i teraz, jeżeli chodzi o wajkofa, mamy dwie możliwości, czyli dostaniemy spadek w okolice 1300 i to będzie już finalna strefa zakupowa. Natomiast drugi scenariusz zakłada, że wybijemy ostatnie dołki i zrobimy tutaj spring poniżej 800 dolarów, czy poniżej 870 powiedzmy dolarów. Nie wiem, który scenariusz będzie dominujący, dlatego gdy cena zbliży się do 1300, to będę uważnie patrzeć na to, co narysował wykres, bo może się okaże, że to będzie już to ostateczne miejsce. Natomiast jeżeli zobaczę przesłanki na dalszy spadek, to będę polował wtedy na dołki poniżej. Także tak wygląda sytuacja na Ethereum z większego spojrzenia. Teraz sobie wejdziemy na lokalny wykres i troszkę Mniejszy interwał. To jest wykres futures, na którym prowadzimy handel. O, tu, tu mieliśmy bardzo ładną reakumulację, zaliczenie poziomów. Tutaj zbieraliśmy sobie spoty na fioletowych i aktualnie ruszamy do góry. Pierwsze części spotów są zrealizowane, i znowu jest kolejna reakumulacja. Teraz Dostaliśmy wejście tutaj w strefę, nie zaliczyli jakichś tutaj moich istotnych poziomów. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeżeli nastąpi korekta znowu do różowej strefy, to będę tutaj szukał sygnału, żeby dołożyć sobie jeszcze spota i otworzyć pozycję na futures. Także u mnie scenariusz na Ethereum właściwie opiera się na tym, żeby jeszcze zrobić korektę, wybić tutaj ten dołek na 1685 i wejść w strefy od 1685 do 1616 i z tej strefy mm, spróbować jeszcze jakiś sygnał na ostatni wzrost do okolic 2000 właśnie. Nie? Czyli Ethereum też już jest na końcówce tak naprawdę. Jest tutaj prowadzona duża sprzedaż waloru, także ewentualne podbicia do góry to już będą takie ostateczne Końcowe ruchy, które potem będą miały za zadanie zrzucić cenę po prostu w dół. Także jeżeli chodzi o Ethereum, jest bardzo czytelny, nawet bym powiedział, że czytelniejszy niż Bitcoin. Natomiast, no, żeby się przyłączyć, to dla mnie muszę zrobić jeszcze korektę. Także czekam. I kolejna kryptowaluta, czyli Shiba. Zrobimy sobie teraz mały update sytuacji. Ostatnie nagranie było gdzieś w połowie lutego mniej więcej. Pamiętam, że byliśmy w okolicach tej strefy i założenie było takie, żeby dojść do żółtej strefy i żółta strefa mogła nam dać ewentualne podbicie do góry. Teraz możemy sobie usunąć te projekcje. Ładnie do strefy weszliśmy, dostaliśmy spadek i teraz co się wydarzyło dalej? Strefa tak naprawdę nie wytrzymała, zeszliśmy jeszcze troszkę niżej i teraz się tu konsolidujemy. Yy, mamy taki lekki trend nieokreślony. Co dalej? Więc jeżeli nasza żółta strefa nie dała nam ruchu odbijającego, to niestety Alaska będzie dalej spadać, najprawdopodobniej. Czyli teraz tak. Czerwona strefa, która jest tu wyznaczona, jest to lokalna mała strefa na spadek. Jeżeli cena do niej tutaj dojdzie, będę szukał sygnału. Ale to nie znaczy, że już otwieram pozycję. Po prostu szukam sygnału, żeby przyłączyć się do dalszych spadków. I aktualnie, no już pozostaje nam jedna ostateczna strefa, zaczynająca się od 0, ileś tam 0, 940 do 0, ileś tam 0, 630. Z czego najlepsze miejsce jest od. 0. ileś tam 0, 710 do 0. ileś tam 0617. To jest strefa, która wybija nam ostatni dołek tutaj na Selling Climax. Więc ten, to jest 0.0714. To jest najsilniejsze miejsce. Tuż pod tym dołkiem będą. Mocne miejsca popytowe, więc będę się tutaj ładował na spot na 100%. A jeżeli chodzi o futures, to dopiero po jakimś sygnale fajnym. Także Shiba właściwie chyba czeka trochę na Bitcoina. Natomiast jak Bitcoin już zacznie robić naszą korektę w dół. No to alty będą mocno, mocno krwawić. Warto też sobie zajrzeć na wykresy altcoinów do Bitcoina. Tam widać, że. Altcoiny są sprzedawane do Bitka, tak? a potem Bitek pewnie pójdzie do tetera. Także yy, nie widać aż tak mocno tej sprzedaży i smart money robią to bardzo, bardzo umiejętnie. Po to, żebyśmy nie zauważyli tego i dalej wierzyli w nieskończ... niekończący się wzrost. Także Shiba aktualnie czekamy dalej na zejście w dół. Ewentualnie jeżeli dojdą do czerwonej strefy możemy szukać sygnału na spadku. Kolejny walor. Awe bardzo ładnie tutaj narysował strukturę. Ta struktura jeszcze się będzie pewnie rozciągać i rozbudowywać, także mm, zobaczymy, jakie, jakie będą z tego efekty. Teraz nad nami mamy istotną strefę, zaczynającą się od poziomu właściwie 105 można by powiedzieć, aż do wybicia szczytu na 116. Nawet do 124 ta strefa się rozciąga i teraz jeżeli się okaże że cena do niej dojdzie będzie to bardzo dobre miejsce do shorta. Ja już czekam dość długo na tą strefę ale niestety się to nie udało żeby tutaj cena doszła. Co prawda był ruch wzrostowy korekta ale coś nie chcą tego wyciągnąć do góry więc no, nic nie mogę zrobić czekam jeżeli tutaj dojdą to mm, Będę stąd shortował, mam też jakieś spoty stąd zakupione, więc pewnie je sobie tutaj zrealizuję i będę czekał na odkupienie niżej. Teraz, jeżeli chodzi o najlepsze strefy do zakupów, to oczywiście jest to pod dołkiem, pod Selling Climax. Tu jest nasze najlepsze miejsce. Jeżeli cena się tutaj znajdzie w okolicach 45 dolarów, nawet i 50, to to jest turbo miejsce na zakupy. I ja tutaj na pewno zostawiam jakieś zlecenia na AWE. I teraz tylko jest pytanie, co będzie pierwsze, czy najpierw cena nam się zwali do najlepszego miejsca na zakupy, czy jednak cena najpierw nam urośnie do góry i będzie można zapiąć lepsze shorty. To już jest pytanie bez odpowiedzi, natomiast najistotniejsze jest to, że mamy wyznaczone potencjalne strefy na buy i na short i w zależności od tego, co nam rynek pokaże, będziemy mogli podjąć decyzję. Jeżeli chodzi o strukturę Wykofa, no, nawet nieźle to wygląda, choć są pewne niedociągnięcia, ale w długim terminie raczej dostaniemy. I ostatni walor na dziś, forexowy, euro-dolar. Jakiś czas temu, chyba dwa czy trzy tygodnie temu, gdy euro-dolar był na nagraniu, wspominałem, byliśmy mniej więcej gdzieś tutaj, plus minus. Wspominałem, że mamy tutaj ogromną strefę do spadku i będę tutaj szukał tego wejścia. Niestety akurat byłem wtedy w Krakowie, więc nie załapałem się na te strefy. Ale zobaczmy teraz, jak to się układa na mniejszym interwale. Wejdźmy na godzinówkę. Teraz tu było ostateczne zaliczenie właśnie strefy. To było ostatnie miejsce już, do które mogłoby nam dać jeszcze spadek. Dostaliśmy ruch. Raz sobie to mogę usunąć. Zejdźmy na mniejszy interwał. Na M30 powiedzmy. I teraz na M30 znowu sytuacja. Czyli jeżeli mają być kontynuowane spadki, nie powinniśmy wybić ostatniego szczytu. Eee, w związku z tym będę próbował podjąć shorty. Próby short. Już pierwsze jakieś tutaj miałem, lokalne. Aktualnie, dwa poziomy do obserwacji. Jeżeli z tych poziomów będzie dobre price action, to można spodziewać się jakiegoś shorta, nawet długoterminowego, ponieważ mój scenariusz zakłada yy, spadki. Mocne spadki po pierwsze, żeby wybić ten dołek na 1,05200, a docelowo, nawet zejść w okolicach parytetu z parytetu jakaś odbitka korekcyjna i dalej pewnie w dół, bo scenariusz zakłada, że jeszcze wybijemy ten dołek i spadniemy troszkę niżej, ale to są bardzo bardzo długoterminowe ruchy, także one są rozciągnięte nawet na kilkanaście miesięcy. Więc zanim jeszcze my tutaj dojdziemy sobie na dół, to będzie multum okazji handlowych, i będziemy mogli sobie po prostu zarobić. Także euro-dolar do obserwacji może być tutaj fajny ruch spadkowy. I słuchajcie, na dzisiaj to jest wszystko. Dzięki Wam serdecznie. Fajnie było spotkać się z niektórymi w Krakowie. Oczywiście, za rok pewnie też będzie taka możliwość. Także luz. A tymczasem dzięki Wam za dzisiaj. Zapraszam na Trade Wars. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.